Siemano, z tej strony Milo. I dobrze widzicie, dzisiaj nagrywamy hulajnogę. Nie ukrywam, trochę mnie na tym skateparku nie było. I możecie zobaczyć, jak bardzo jest zniszczony. Wszędzie jakieś graffiti, wszędzie pomazane. Tam z tyłu to już w ogóle. Wszędzie po prostu jest zniszczone. I też możecie zauważyć, że wstawili nam tutaj takie kratki. Ale to z tego powodu, że właśnie za mną będą budować bieżnię. Nie będę ukrywał, przykro się na to patrzy, ale nie powstrzyma mnie to przed nagraniem odcinka ze skateparku. A dzisiaj będą klipy również z GoPro. Dobra, nie byłem bardzo długo na hulajnodze. Ej, ale powiem wam szczerze, że właśnie chciałbym sobie powrócić na hulajnogę. W sensie, może nie tak, że śmigać, tak samo jak kiedyś, ale po prostu więcej jeździć, bo to była mega zajawa. A też dla mnie to nie jest żaden problem, żebym sobie wyszedł, wziął GoPro i coś nagrał. Zacznijmy od pierwszego triku. Whip. Ej! Ej, czuję się dobrze. Ej, to jest powalone, bo czuję się naprawdę dobrze. Na hulajnodze nie czuję się jak jakieś wielkie drewno. Ejo! Tyle mi teraz wraca wspomnień. Okej, zróbmy sobie teraz... A, kiklesa! Zróbmy kiklesa. Okej, druga próba. Whit. Pam! Coś mi chyba kółko się pierniczy. Obym się nie zabił przez nie. Coś pięknego. Ej, to jest bardzo dziwne, bo nie jeździłem tyle czasu, w ogóle już nie jeżdżę od 2 lat, 3. No tutaj wam się wyświetli do ilu, bo ja nawet nie pamiętam. Aczkolwiek bardzo długo, a nie czuję się najgorzej. Naprawdę, czuję jakbym coś tam śmigał. Więc dziwne, zobaczymy, może zrobić jakieś lepsze triki. Ale no nie spodziewajcie się za dużo, bo wiadomo, no ja już nie jeżdżę na hulajnodze. Coś pięknego. O, gołąbek, fajnie. Dobra, wyskoczę sobie najpierw z tego flyboxa, bo dawno na nim nie skakałem. Kurde, boję się stąd jechać. Nawet już. Dobra, YOLO. Okej, okay. Bar spin. Teraz dodamy drugiego bara, czyli bar, bar. Hoppa. Ciekawe, czy ja tu umiem dalej w ogóle. Dajcie lajka. Dobra, zarobię to. Nie wiem, czy pamiętacie, ale tutaj rozwaliłem swoją brodę. Rozciąłem brodę, a zrobiłem to tak, że po prostu sobie poszedłem i zrobiłem tak po prostu, co nie? Sobie tylko tak zakręciłem i chciałem zlądować w dół, tam wskoczyć. No i po prostu zrobiłem tak i poleciałem do przodu i się rozwaliłem troszkę. Dobra, jeśli kochacie swoją mamę, dajcie suba. I hoppa! Oh fuck! Dobra, no powiem wam, jednak ta przerwa robi swoje, ale no co? Kurde, już zapomniałem, jak od tego ręce bolą. Fuck. I jeb. Ej, szczerze, już zapomniałem, jaki to jest ból od tej hulajnogi. Jak bolą pięty, jak bolą palce od barów. To jest ból, ale to jest taki piękny ból. Serio. Fajnie to wspominać. Tam z tyłu coś robią, mam nadzieję, że to jakoś bardzo nie przeszkadza. Jeśli chcecie więcej odcinków z hulajnogi, dajcie łapkę w górę, subskrypcję i napiszcie komentarz. Zaglądajcie na mój Instagram, milomazur2006, bo tam wstawiam prawie codziennie. Ja takie odcinki z hulajnogi mogę robić. Serio. I teraz ja nie chodzę do szkoły, chodzę do szkoły zaocznej, więc myślę coraz bardziej, żeby po prostu czasami wychodzić sobie na skatepark i ponagrywać dla was jakieś odcinki. Jak teraz tego nie zrobię, to jestem gejem. To zawsze działa. Bez kitu. Barbar.
to może teraz zrobimy sobie bar whipa. Ja już jestem tak zmęczony, jeżdżę dosłownie chwilkę, a jestem już podnięty. Bar whip. Zobaczymy. Ja zapomniałem, że ja mogę też tak nagrywać. I oczywiście mógłbym w sumie, no ale wydaje mi się, że z dwóch kamer to jest zupełnie inny odcinek, o wiele lepszy. Zajebiście. Kurde, tam robią coś. Ja mam nadzieję, że tego nie słychać aż tak. Wiercą, ja pierdzielę, ile można. Barbar zrobiony. Bar whip zrobiony. Zgadnijcie, jaki trik będę robić teraz. 3, 2, 1. Za pierwszą próbą po takim czasie? Dziwne. Nie wiem. Zrobiłem 3 whipy jak coś. Dla osób, które nie widziały. O fuck. O, co kolano wygiąłem. O shit. Dobra, zrobimy tak. Ole bym glebę zaliczył na łeb. O, ja cię chwyca. Oh fuck. Ja pierdzie. Co to jest? Hoppa. Zrobiłem bri, czyli trik, którego mega nie lubiłem, gdy jeździłem na hulajnodze. Teraz ustawię kamerę i spróbuję zrobić buttercupa na tym kuterku. Ja pierdzielę. O, tam dzieciaki widzę, patrzą się na mnie. Chyba mnie rozpoznali. No, a co? Pozdrawiam. No. Pozdrawiam cieplutko. Dobra, trochę sketchy, ale było. Jak się nazywasz? Franek. Piona. I co, Franek, powiedziałeś? Żebym wrócił na skatepark? Tak, żeby legenda wróciła na nasz skatepark, bo tutaj bardzo smutno bez ciebie jest. No i Franek, słuchajcie, też katuje, także... Co myślisz o nodze? Fajne, co? Pozdrawiam wszystkich. No, także pamiętajcie, katujcie. No i Franek, Piona i zajawki czyszle. Zajaweczki, uważaj, żebyś... Wbijajcie do nas na skatepark. No, oczywiście. Gdzie? Na co? Na Piotrków Trybunalski. Tak, Piotrków Trybunalski. Trochę pomazany, ale... Jest. Właśnie najbardziej robią mi uśmiech takie dzieciaki, które do mnie podbijają, robią sobie ze mną zdjęcia, mówią, że za mną tęsknią, że mnie oglądają. To jest coś pięknego i kurczę, aż mam ochotę powrócić, nie? Dobra, łatwo. To będzie łatwe. Ten gołąb jest tutaj, cały czas jest tutaj ten gołąb. O, już nie ma. O, ho, ho. Uhuhu. Uhuhu. Ja p***le. Kick and sweep też zrobiony. Nie jest aż tak źle. Pamiętam, chciałem zawsze zrobić inwarda przez... Jezu. Inwarda przez to. O Jezu, ja pierdzie. Ale nigdy nie umiałem. O, mega dużo osób pyta się mnie, dlaczego przestałem jeździć. Pomimo, że odpowiadałem na to pytanie już wiele razy, odpowiem jeszcze raz. Przez brak zajawy. Z mojego skateparku, kiedy ja przestałem śmigać, każdy ziomek już przestał. Teraz to są jakieś po prostu dzieciaki i w sumie to tyle. Więc już nikt nie śmiga. Także odpowiadając na to pytanie jeszcze raz, skończyłem śmigać przez brak zajawy. Ja bardzo często wspominam lata na skateparku. Zawsze po prostu sobie oglądam jakieś moje stare edity albo jakieś stare posty na Instagramie, gdzie wrzucałem triki moje. To były piękne czasy i szczerze, hulajnoga to był najpiękniejszy okres w moim życiu. Hulajnoga dała mi bardzo dużo, dała mi dużo współprac, a co najważniejsze, dała mi najpiękniejsze wspomnienia. I za to właśnie jej, chociaż było ich parę, tych hulajnóg, bardzo dziękuję hulajnodze, bo naprawdę uratowała mi życie. I mordeczki, pamiętajcie, jeżeli zaczynacie w czymś,
Czy to hulajnoga, czy to siłownia, czy to piłka nożna, czy to boks, cokolwiek. Pamiętajcie, nikt nie rodzi się najlepszym. Żeby być najlepszym, musicie zapierdolić. Sorry, że taki wulgaryzm, no ale taka jest prawda. I pamiętajcie, nie przejmujcie się tymi osobami, które was hejtują. Najczęściej takie osoby nie robią właśnie nic. Ja na początku mojej przygody z hulajnogą miałem mega duży hejt. I to serio, serio wielki. Ludzie to mi nawet życzyli, żebym się zbił. W ogóle nic im nie zrobiłem, więc troszkę śmieszne, no ale mniejsza. Bardzo dużo przyszedłem, jeśli chodzi o hejt, ale się nigdy nie poddałem. I uważam, że na hulajnodze osiągnąłem bardzo dużo. Także pamiętajcie, nigdy się nie poddawajcie. Nie patrzcie na to, co mówią inni, tylko róbcie swoje. Najgorsze jest to, że ja chciałem dla was coś jeszcze nagrać, ale na GoPro już nie mam miejsca. Więc jest mały problem, ale słuchajcie, nie martwcie się. Zrobię z tego kolejny odcinek, tym razem z lepszymi trikami. To było tylko takie wprowadzenie na mocne odcinki z hulajnogi.